Dzisiaj mamy spotkanie noworoczne seniorów z klubu ProSenior, działający tutaj przy klubie Orzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to bardzo aktywni seniorzy. I właśnie dzisiaj mamy takie podsumowanie roku 2014 i rozpoczęcie nowego roku 2015. Są to seniorzy bardzo aktywni, działający przy powołanej niedawno tutaj przy klubie Akademii, Dzielnicowej Akademii Seniora. Jest to, można powiedzieć, zorganizowanie czasu dla seniorów, w którym się mogą realizować, mogą się spotykać z innymi ludźmi, mogą brać udział w różnych warsztatach, szkoleniach czy kursach językowych. Oni się tam udzielają, można powiedzieć, że to nie są starzy ludzie, tylko młodzi duchem, którzy chcą się uczyć, którzy chcą dbać o siebie i chcą w zdrowiu jeszcze długie lata funkcjonować i być użytecznym dla tych młodszych mieszkańców Chorzowa i swoich rodzin. Trzeba powiedzieć, że Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie tylko zaspokaja potrzeby mieszkaniowe czy też gospodarcze mieszkańców swoich zasobów, ale tak samo zaspokaja potrzeby oświatowo-kulturalne. I tutaj widać współdziałanie i Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i działanie Urzędu Miasta. Chorzów jest przyjazny nie tylko dla młodych mieszkańców, bo mamy bardzo rozbudowaną bazę sportową, ale i tak samo jest bardzo przyjazny dla starszych osób. Jest teraz również program skierowany dla seniorów 60+, i również też inne programy i miejsca, na przykład w strefie wolontariatu.